Oczywiście, że najlepszą rzeczą, która się może wydarzyć, to jest wygrana Platformy i kontynuowanie rządu Donalda Tuska. Ja z uwagi na moją obecną funkcję publiczną staram się jakby zachowywać tutaj daleko idącą wstrzemięźliwość też w ocenie samego mojego środowiska politycznego. Ja też nie jestem bezkrytyczny, nie można być takim jednookim w postrzeganiu tej rzeczywistości politycznej, ale naprawdę wiadomo, Platforma pewnie też święta nie jest, pewnie też można byłoby wiele rzeczy zrobić lepiej. Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Ale ja co do tego jednego nie mam w ogóle cienia wątpliwości, że dzisiaj wyłącznie rząd Platformą Obywatelską na czele jest i przy współpracy rzeczywiście innych środowisk politycznych, ale też przy współpracy innych instytucji władzy, jak chociażby prezydent RP, że tylko to jest gwarantem takiego przyspieszenia modernizacyjnego kraju. PZSD? Z PSL-em? Mówię, partnerzy, to jest kwestia drugoplanowa, powiedziałbym tak. Istotne jest to, aby Platforma nadawała ton temu rządowi, aby Tusk był dalej premierem, już doświadczonym, bo nawet jak porównamy już po 3 latach urzędowania Donalda Tuska jako prezesa Rady Ministrów, porównamy go z innymi rządami europejskimi, to okazuje się, że to już jest jeden z dłużej urzędujących premierów bardziej, w Europie. Bardziej stabilny. I na pewno bardzo stabilny, z bardzo wysokim poparciem i to budzi też duże zainteresowanie, żeby nie powiedzieć zazdrość u niektórych naszych kolegów w Europie Zachodniej. Ale my potrzebujemy, jak Polska na tym etapie swojego rozwoju potrzebuje, no jak kania dżdżu, prawda, potrzebuje tej stabilizacji. My za często chodziliśmy politycznie od sasa do lasa. Za często jedna ekipa, która rozpoczynała reformy, druga je przerywała i wchodziła z nową koncepcją. My nareszcie mamy rząd, który zapewne skończy pierwszą swoją 4-letnią kadencję i ma olbrzymie szanse na następną kadencję. I to byłoby błogosławieństwo. Nie dlatego, że to jest tylko Platforma. Oczywiście ja mam taki pogląd co do tego, przecież nie będę tego ukrywał, że uważam też z własnego punktu widzenia, że to jest najlepsze rozwiązanie. Znaczy nie byłbym w Platformie. Ale po prostu Polska potrzebuje tej stabilizacji, potrzebuje ludzi rozsądnych, takich, którzy nie podpalają Polski, jeśli mają takie widzimisię i są gotowi współpracować ze wszystkimi środowiskami politycznymi, nikogo nie wykluczają. Czy to jest prawica, czy to jest lewica, a czy to będzie PSL czy SLD, jeśli by musiał być partner koalicyjny w następnych wyborach, to się zobaczy. Oczywiście to jest mój znowu nieoficjalny obecnie z tytułu mojego urzędu pogląd, ale mój osobisty pogląd na tę sprawę, jako człowieka Platformy również, uważam, że najbardziej sprawdzonym i takim już doświadczonym partnerem jest PSL i najlepszym rozwiązaniem, gdybyśmy byli w stanie kontynuować z nimi koalicję. Znamy się, znamy swoje słabości, znamy swoje mocne strony, już wiemy, jak ze sobą współpracować. A w takich kwestiach jak KRUS, no to już jakoś się musimy dogadać, bo jest wyrok Trybunału, a inne rzeczy naprawdę idą w bardzo dobrą stronę i nie wiem, czy z innym partnerem udałoby się tak dobrze Polską kierować w dobrą stronę. Można byłoby pewnie robić to zawsze lepiej, ale dzisiaj na horyzoncie nie widać nikogo, kto byłby w stanie to zrobić lepiej.